Drodzy przedsiębiorcy, tarcza branżowa, która weszła w życie 19 grudnia ubiegłego roku, to cztery instrumenty wsparcia. ZUS postojowe, mała dotacja dla mikro i małych firm w wysokości bezzwrotnej dotacji na 5000 zł, jak również dopłaty do kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie w wysokości 2000 zł. Tarcza branżowa to 40 branż. Dzięki negocjacjom, rozmowom zarówno z biznesem, jak i na wokandzie rządowej udało nam się przedłużyć czas trwania tarczy branżowej dla wszystkich tych branż, które były w ostatnich tygodniach zamknięte. Mówimy o dwóch miesiącach, miesiąc grudzień i styczeń. Zapewniam Państwa, że ta pomoc finansowa będzie wydłużona i możliwość korzystania z tych instrumentów również. Dodatkowo zdecydowaliśmy się o włączenie kodu 5520 związanego z działem turystycznym do tarczy branżowej. To oczywiście nie ostatnie słowo, które mówimy i nie kropka, którą stawiamy. Staramy się wypracować takie instrumenty wsparcia, zarówno w ramach pomocy finansowej doraźnej w tarczy branżowej, jak również tarczy PFR-u 2.0, aby jak najmniejsze skutki uboczne i efekty uboczne w Państwa firmach były odczuwalne.